Dzień dobry moi drodzy, tu Ania z Jungle Boogie. W dzisiejszym odcinku leksykonu roślinnego chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak dbać o ten piękny skrzydłokwiat Sensation. Dostałam od Was kilka próśb o to, żeby taki odcinek właśnie powstał, specjalnie dedykowany tym gigantom. Zobaczcie, jakie to są wspaniałe rośliny. Mamy je teraz jeszcze na stanie, jakbyście je chcieli kupić, to trzeba by się pośpieszyć, bo to są rośliny, które dosyć rzadko pojawiają się w sprzedaży. Ja czekałam prawie 2 lata na kolejną dostawę, bo ciągle ich nie było. Teraz są, nie wiem jeszcze jak długo będą dostępne. Jest to skrzydłokwiat. On również kwitnie, tak jak zwykły skrzydłokwiat, też na biało. No różnica jest taka, że jest naprawdę gigantyczny. Zobaczcie, jakie ma wielkie, wielkie liście. One są też bardzo grube, skórzaste, błyszczące. Tu by trzeba troszeczkę je przemyć oczywiście. Najlepiej to zrobić roztworem olejku neem z odrobiną płynu do naczyń, bo są po prostu troszeczkę przykurzone. Jeszcze może jakieś tutaj, nie wiem, opryski były w szklarni. Trochę by trzeba je popłucować, żeby nadać im wspaniały blask, ale jak są czyściutkie, to pięknie błyszczą. Do tego są w tak, no bardzo tutaj uważam, dodaje im urody to prążkowanie wzdłuż nerwów. Naprawdę są absolutnie piękne. Jest to taka roślina, którą warto postawić. Znaczy w sumie można z nią na 2 sposoby. Albo można wziąć sobie jakiś piękny stojak i postawić ją jako jedną taką solową roślinkę, takiego solitera, który naprawdę zrobi już robotę, bo to jest taka roślinna wielka rzeźba tak naprawdę. Ale równie dobrze wygląda w kompozycji. Jak chcecie zrobić taką dużą dżunglową kompozycję, że jest właśnie z tyłu taki skrzydłokwiat, obok, nie wiem, jakaś monstera, czy mniejsze skrzydłokwiaty, czy jakiś filodendron, to równie dobrze wygląda w kompozycji. Wiadomo, wtedy dałabym mu tyły, bo z przodu będzie ewidentnie wszystko zasłaniał, więc będzie najlepiej wyglądał troszeczkę z tyłu, jako to górne piętro. Jeżeli chodzi o uprawę, to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta i cierpliwa roślina. Właściwie dbamy o nią tak samo, jak o wszystkie skrzydłokwiaty. Jeżeli chodzi o podłoże, przesadzamy w podłoże uniwersalne z domieszką perlitu. Jeżeli chcecie, można też domieszać troszeczkę do podłoża włókna kokosowego, po to, żeby tak szybko nie przesychało. Skrzydłokwiaty to są rośliny, które lubią mieć stale lekko wilgotne podłoże i tu już dochodzimy do podlewania. Czyli nie podlewamy tak, żeby wyschło podłoże na wiórek, jak w przypadku na przykład monstery, tylko podlewamy dosyć często, dosyć obficie, w ten sposób, żeby podłoże było stale lekko wilgotne, żeby nigdy nie przesychało. To nie może być też bagno, że ono cały czas ma super, super mokro, bo to nie jest roślina z mokradeł i też to doprowadzi do zgnicia korzeni, ale nie lubi przesychać, więc podłoże uniwersalne z perlitem można dodać trochę włókna i podlewamy tak, żeby ziemia była stale lekko wilgotna. Jeżeli chodzi o stanowisko, na pewno nie jest to roślina, która nadaje się na pełne słońce. Mimo, że trochę liście wielkością i kształtem przypominają Wam być może strelicję, to zdecydowanie nie można ich stawiać w tym samym miejscu, nie powinny stać razem, bo strelicja potrzebuje dużo światła. Z kolei skrzydłokwiat na takim bezpośrednim promieniowaniu słonecznym po prostu jego liście ulegną poparzeniom. Czyli gdzieś tam przy tarasie od strony południowej, bezpośrednio przy szybie nie da rady. Natomiast może być to jak najbardziej jasne stanowisko, gdzie światło jest rozproszone, czyli jeżeli znowu mamy tą szybę balkonową od południa, to może być, ale wtedy cofamy roślinę co najmniej 1-2 metry w głąb pomieszczenia, żeby po prostu uchronić ją od takiego bardzo mocnego promieniowania. Natomiast da sobie radę również w trochę ciemniejszym miejscu, czyli takie miejsce albo przy oknie północnym czy wschodnim, albo właśnie wycofane nawet trochę mocniej w głąb pokoju, też będzie ok. To nie jest roślina, która potrzebuje dużo światła, więc to jest też na plus, bo to nam zwiększa możliwości ustawienia jej, bo no, mamy tutaj cały wachlarz możliwości, nie musimy takiego najjaśniejszego miejsca dla niej przeznaczać. I tak naprawdę to jest wszystko, czyli regularne podlewanie, odpowiednie podłoże i nie bez takiego mocnego wyeksponowania na słońce. I oczywiście warto roślinę, zwłaszcza od marca do września, regularnie dokarmiać nawozem do roślin zielonych, bo widzicie, że tutaj ta masa liściowa jest naprawdę duża, więc to jest roślina, która po prostu potrzebuje sporo nawozu, żeby te swoje liście wykarmić. Na to uważajcie.
Oczywiście warto, jak wszystkie rośliny, regularnie przeglądać od spodu, zwłaszcza pod kątem obecności, zwłaszcza przędziorków, ale też może się zdarzyć wciornastek, może się zaplątać wełnowiec, więc regularnie sprawdzamy, aczkolwiek nie jest to roślina taka w top 5 przebojów dla robaków, tak? Raczej ją nie atakują. Co może się jeszcze zdarzyć z problemów? Jeżeli macie bardzo suche powietrze, mogą podsychać troszkę końcówki, wtedy warto sobie pomyśleć albo o nawilżaczu powietrza, albo o tym, żeby zgrupować kilka roślin w jednym miejscu, ale też to nie jest kalatea, więc nie trzeba szaleć, ona nie potrzebuje aż tak dużej wilgotności powietrza. Generalnie powiedziałabym, że to są rośliny bardzo, bardzo łatwe w uprawie, wytrzymałe, niewymagające, tolerancyjne, nie są kapryśne. Powiem wam, że kiedyś mieliśmy je jeszcze, jak mieliśmy parę lat temu, byliśmy w innym lokalu, one przez jakiś czas stały w holu, w takim miejscu, które było naprawdę dosyć chłodne i dosyć ciemne i w ogóle nic im to nie przeszkadzało. Wspaniale się trzymały, nic się z nimi nie działo, liście były cały czas jak spod igły, więc naprawdę to jest roślina wyluzowana. Chciałabym zwrócić wam tylko uwagę na jedną rzecz i na to naprawdę uważajcie, na przesadzanie. W momencie, kiedy będziecie przesadzać te sensationy, zróbcie to bardzo ostrożnie. Skrzydło kwiaty mają dość wrażliwy system korzeniowy. Ja jestem generalnie zawsze taka bardzo brutalna przy przesadzaniu i się za bardzo nie przejmuję, natomiast akurat tutaj w przypadku skrzydła kwiata uważajcie, żeby nie naruszyć bryły korzeniowej. Lepiej jest oczyścić roślinę tylko troszkę z ziemi, bo skrzydło kwiaty wcale tak bardzo źle nie znoszą tego podłoża produkcyjnego, tak? Bo to są rośliny wilgociolubne. Więc jak wyjmiecie roślinę, oczyśćcie tylko troszkę, delikatnie to podłoże tak z grubsza i przesadźcie. Uważajcie na to, żeby korzeni nie szarpać za mocno, nie przycinać, żeby ich nie uszkadzać, bo to jest właściwie chyba jedyna rzecz, którą możecie im zaszkodzić. I wiem, że kilku klientów się z tym, pamiętam parę lat temu, się z tym borykało, że właśnie po przesadzeniu roślina padła, więc uważajcie przy przesadzaniu, bądźcie bardzo, bardzo delikatni, a tak poza tym to naprawdę super easy i na pewno się dogadacie i będziecie bardzo zadowoleni, bo roślinka jest no, bardzo, bardzo wdzięczna i prosta w uprawie.